O tej porze się wstaje, jak się ogląda Oscary. Na szczęście dzięki temu, że mam o taki system, czyli żaluzje raz, żaluzje dwa, i znaczy zasłony i jeszcze żaluzje. Okej. Tak. O. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Jest poniedziałek i to nie byle jaki poniedziałek, bo poniedziałek po Oscarach. Więc ja jestem trochę rozregulowana, bo słuchajcie, jest 15. Wstałam jakieś półtorej godziny temu. Piłam kawę i właśnie robię sobie śniadanie i w tym vlogu chciałabym pokazać wam moją idealną owsiankę i moją klasyczną sałatkę jako motyw przewodni, bo to są przepisy, które się w kółko pojawiają i wiem, że wiele z was chciałoby je odtworzyć, tak zaczynam od owsianki o 15. To będzie moja najbardziej klasyczna owsianka, także do jej przygotowania potrzebujecie daktyli, mogą być też jagody goji, które dodaję, banana, orzechów, płatków owsianych, cynamonu, mam cynamon cejloński, zmielonego siemienia lnianego i masła orzechowego i do tego jeszcze dorzucę oczywiście owoce jagodowe. Także to będzie taki bardzo improwizowany tutorial. Krok pierwszy, zalewam daktyle wrzątkiem, tak żeby stworzyć słodki syrop. To jest jakieś 1,5 daktyla. To, co bym zazwyczaj zrobiła, to właśnie w ten sposób rozkroiła banana, który jest jak najdojrzalszy, do tego mrożone owoce i to wrzucam do mikrofali na jakieś pół minuty, tak aż nam się pięknie ten banan, jak ja to mówię, zniszczy, tak się rozpłaszczy. Tylko że ten banan nie jest wystarczająco dojrzały, więc on nie będzie taki dobry, także ważne jest, żeby był dojrzały, wtedy on będzie o wiele słodszy, ale to jest, uwierzcie mi, najlepsza rzecz na ziemi. Teraz moją odmierzoną porcję płatków wrzucam tutaj i zalewam podwójną porcją gorącej wody. Słuchajcie, u mnie nagrywanie w taki sposób tutorialu też mnie boli, ale wrzucę sobie trochę jagód goji tutaj i postaram się jedną ręką wsypać cynamon. Cejloński cynamon kupiłam w sklepie ze zdrową żywnością. I w taki oto wspaniale profesjonalny sposób, nożem, sobie wszystko mieszam, mniej więcej. Chodzi o to, żeby tam wymieszać te daktyle i przykrywam na chwilkę. Kochani, w taki sposób dzieje się magia, więc teraz biorę moje mleczko, tutaj mam mleko ryżowe, wlewam odrobinkę dla smaku. Mieszam i jeszcze wrzucam całość do mikrofali, żeby się zaparzyło, także wędrujemy. No, banan wygląda mniej więcej w ten sposób, ale tak jak mówię, jest za mało dojrzały, więc to nie jest to samo. I voilà, moi drodzy, tutaj mamy orzechy włoskie, mam dużo siemienia. Wcześniej używałam musu kokosowego, ale ostatnio mam fazę na siemię właśnie zalane też ciepłym mlekiem, masło orzechowe i to jest moje śniadanie idealne. A do tego pomarańcza, nie wiem jak wy, ale kiedy mam zerwaną noc, to marzę o cytrusach. Proszę państwa, spędziłam właśnie 3 godziny na wrzucaniu do internetu mojej ankiety. Jestem cała czerwona z wrażenia, było to straszne i zabieram się za kolację, biorąc pod uwagę, że obudziłam się 4 godziny temu. Idealny czas na kolację. Taką oto zrobiłam sałatkę, to nie jest taka moja standardowa sałatka, więc pokażę wam innego dnia, a teraz ja siadam do mojej wielkiej michy jarmużowo-warzywnej. Dzień dobry, przed pójściem na spacer na plażę. Ćwiczę niemiecki. W
Moi drodzy, jesteśmy właśnie na plaży. Nie mówiłam wam wcześniej, że gdzieś się dzisiaj wybieram. Jestem z moją współlokatorką, która nie rozumie nic z tego, co mówię. W każdym razie mamy przepiękny, słoneczny dzień i strasznie, znaczy nawet nie strasznie, ale trochę wieje, ale słuchajcie, jest 15 stopni. Jest naprawdę przepięknie. Mamy zamiar ćwiczyć do mojego egzaminu z niemieckiego, czyli będziemy robić negocjacje po niemiecku, ale sobie usiądziemy może tutaj w jakiejś kawiarni. W każdym razie jest cudnie i chciałam się z wami przywitać. Oh no! No! Moi drodzy, jest tak pięknie i słonecznie. Jesteśmy na kawie w uroczym miejscu z cudownym widokiem. Jeżeli pamiętacie, że gotowałam chili w niedzielę, to dopiero dzisiaj, we wtorek, mam szansę je zjeść, także gotowałam sobie brązowy ryż z kurkumą. Na spodzie mam sałatę dosłownie z sokiem z cytryny i z oliwą i na to chili, awokado, pomidorki, kolendra, płatki drożdżowe i jem. Kochani, to jest cudowny dzień, nie mogę w to uwierzyć, a z drugiej strony zachodzące słońce, a ja oczywiście wybiegam z domu. Słuchajcie, idę na event organizowany przez organizację zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Edynburskim i będzie to spotkanie dotyczące oleju palmowego, tego, co jest nie tak z jego produkcją i jak możemy sobie z tym poradzić. Nie wiem o tym zbyt wiele, a bardzo bym chciała się dowiedzieć, także jestem bardzo podekscytowana. Słuchajcie, wróciłam już do domu i mam drugą porcję obiadu. Słuchajcie, zjadłam na szybko dosłownie to chili, które jest ekstra. Jest to chili z jadłonomi, chili sin carne z dynią. Podziękuję wam, mam nadzieję. I było wspaniale. Na pewno powiem wam jutro coś o oleju palmowym i na 100% zrobię o nim odcinek podcastu. Także jeżeli znacie kogoś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie, dajcie mi znać, bo sporo się nauczyłam, ale myślę, że wiele wyniosłabym z rozmowy z kimś, kto naprawdę zna się na tym i wie dużo o badaniach, które zostały przeprowadzone. Teraz nie chcę na to poświęcać za dużo czasu, bo jest, słuchajcie, 15 po 8. I autentycznie dzisiaj już moje możliwości produkcji słów się wyczerpały. Natomiast jestem mega podekscytowana tym cudownym, przepysznym obiadkiem. Zaczynam chyba jakiś nowy serial. No i widzicie? Miałam się pożegnać i gadam dalej. Odpoczywam. Odpoczywam. Dzień dobry, kochani. Postanowiłam zrobić domową granolę inspirowaną Bonnie Rebecca. Mam tutaj płatki owsiane, jagody goji, orzechy włoskie, migdały, cynamon i trochę daktyli. Słuchajcie, i to co zrobiłam, to zalałam wszystko tahini i odrobiną syropu klonowego. I teraz będę to prażyć w piekarniku i powinno być chrupiące i pyszne. Zobaczymy. Granola trochę mi się spaliła, bo chciałam, żeby była chrupiąca, przez co spaliłam wszystkie owoce. Pozdro. Na górę wrzuciłam świeże owoce, siemielniane, cynamon, dodaję mleko. I mam nadzieję, że będzie dobra. Jest pycha. Jak widzicie, dołożyłam jogurtu sojowego. Natomiast polecam dodawać owoce później, bo inaczej się spalą. Nie wyglądam najlepiej, zgadza się, a to dlatego, że miałam mały kryzys. W dużym skrócie, wczoraj wieczorem dostałam ataku paniki. Po raz pierwszy w życiu w taki intensywny sposób odczułam, nie wiem, frustrację związaną z pisaniem pracy licencjackiej. Miałam wrażenie, że wszystko, co robię, nie ma sensu, było mi niedobrze, waliło mi serce, chciało mi się płakać, nie wiedziałam, co mam zrobić, było strasznie. Gadałam z moim przyjacielem przez 45 minut, bardzo mi to pomogło. Nadal dzisiaj nie czułam się najlepiej, miałam źle bawieki, finalnie nie poszłam. Zrobiłam, co miałam zrobić od rana. I stwierdziłam, że czuję się tak dziwnie, że poszłam biegać. Jest przepiękny dzień, jak widzicie. Ubrałam się, poleciałam do sklepu, po prostu pobiegłam sprintem. I wracając, dzwoniłam do mamy. Płakałam przez pół drogi, nie wiem czemu, z różnych powodów, emocje i już mi lepiej. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, niezależnie od tego, jaki jest wasz problem. Są ludzie, którzy przeżywają dokładnie to samo w tej chwili. Tak samo jak pół świata pisze licencjat.
I to jest moja własna walka i mój własny rozrachunek z tym, z moimi ambicjami, z moim podejściem pewnych rzeczy i priorytetyzowaniem złym czasami, ale wierzę w to, że wszystko będzie dobrze i ufam, że to, co piszę, jest okej, okay, że nigdy nie będzie idealne, nie musi taki być, nie jest to moim priorytetem. I dam sobie radę, jestem wdzięczna za to, że to jest mój problem i doceniam to, że jestem jeszcze studentką i nie muszę martwić się o wiele innych rzeczy. Mogę oddać się nauce, mam gdzie mieszkać, mam co jeść i mam do kogo się odezwać. Także to taki moja mała spowiedź. No, to co się dzieje ze światłem, to jest szaleństwo, więc teraz biorę prysznic, myję włosy, jakoś się odświeżam i nie mam obiad. Uwaga, uwaga, proszę Państwa, historyczny moment. Idę zjeść obiad na dworze. Raj. Kochani, nie wiem, czy cokolwiek widać, ale nie mogę w to uwierzyć, że właśnie siedziałam tutaj w sweterku na dworze i zjadłam sobie obiad, słuchając nowego podcastu Mimi i Alexa Icon. Czuję się 1000 razy lepiej. Widok życia, Boże, jak pięknie. Kochani, byłam właśnie na kawie i cieście, bo stwierdziłam, że muszę wyjść z domu. Miałam dzisiaj ciężki dzień, ale stwierdziłam, że trochę zmienię otoczenie, bo chciałam po prostu przejść się dworem. A i tak wiedziałam, że będę szła pieszo na zajęcie tańca, więc pół drogi zrobiłam jeszcze w piękny dzień, siadam sobie przy oknie, jak widzieliście. A teraz mam za sobą, nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie. Widać trochę kolory. No, w każdym razie czuję się wspaniale, zachodzi słońce, jestem cała zaraz zmazana. Ups. W każdym razie zamknęli moją kawiarnię, więc idę do mojej przyjaciółki. Może pójdziemy sobie do takiej fajnej przestrzeni studenckiej i pogadamy i trochę jeszcze się popracuję, bo dzisiaj przygotowuję dla Was specjalne posty do miniserii podcastów o zdrowiu. Chciałam się Wam tylko szybciutko odmeldować, bo tak jak w każdą środę byłam dzisiaj na zajęciach z baczaty, ale wcześniej moja przyjaciółka miała mały tak zwany emergency i spędziłam z nią wieczór, poszłyśmy na zajęcia i kompletnie nie myślałam o nagrywaniu i też miałam dzisiaj taki właśnie dziwny dzień, jak wiecie, ale myślę, że jest lepiej. I jutro mam o 10 rano egzamin z tłumaczeń symultanicznych podczas negocjacji biznesowych z niemieckiego i na niemiecki. Także chcę się wyspać. Pewnie od rana będę cała zestresowana. Teraz tego nie czuję, bo po tym mam jutro spotkanie z moim promotorem i to mnie znacznie bardziej stresuje. Nie wiem czemu, już mam sama siebie dość. W każdym razie dam Wam znać, jak mi wszystko poszło i wierzę w to, że reszta dnia będzie super, bo idę na jogę i kupuję pączka z okazji 12 czwartku. Dobra. Dzień dobry, wychodzę właśnie na egzamin. Trzymajcie za mnie kciuki. Cześć kochani, Boże, mam taki dobry humor, słuchajcie, właśnie nagrałam dla Was tutaj z tego miejsca ulubieńców, którzy się pojawili chyba jakieś 3 albo 4 tygodnie temu, jestem przeszczęśliwa. Ale mam taki dobry dzień, bo egzamin poszedł mi po prostu super i profesor mnie pochwaliła, zaraz dostanę wyniki, także jestem mega podekscytowana, to raz. Dwa, miałam spotkanie z moim supervisorem, czyli z moim promotorem i powiedział, że robię bardzo dobrą robotę, także naprawdę ten dzień nie mógł zacząć się lepiej. Ja będę teraz montowała filmik, następnie zjem obiad, a potem pójdę kupić sobie pączka na tłusty czwartek i idę też dzisiaj na jogę. Także jestem przeszczęśliwa, mam nadzieję, że macie miły dzień i ja po prostu naprawdę czuję, że zeszło ze mnie bardzo dużo napięcia. I że to będzie bardzo dobry dzień, bardzo dobry tydzień, pomimo że za oknem jest ponuro i szaro, ale słońce mamy w sercu, prawda? Kolejny dzień i kolejna miska szczęścia w stylu meksykańskim. Spełniam swoje marzenie i idę po pączka w Edynburgu. To jest, moi drodzy, ostatni pączek, jakiego mieli. Zamówiłam go przez Facebooka i byli wyprzedani. To się nazywa pomyślunek. A miejsce nazywa się Considerate. Polecam.
Kochani, moja tłustoczwartkowa kolacja to micha pysznej sałatki. Oczywiście pokażę Wam, jak ją zrobić któregoś dnia, a do tego pączek i żeby go zrekompensować, jeżeli chodzi o zdrowotne kwestie. Mam też pomarańcze, natomiast pączek jest to najlepszy możliwy pączek, bo jest to pączek z marmoladą. Akurat ta jest truskawkowa, ale najbardziej lubię właśnie takie klasyczne. Jako że pączek numer 2 nie istniał, ponieważ był wyprzedany, zrobiłam sobie orzeszki z curry, karmelem i solą. Pozdrawiam. Czas na moment samozachwytu, bo zastanawiam się, po co mam w ogóle jeść na mieście, skoro tworzę takie bowle. Krzyżka kucharska z bowlami? Głosujcie. Ostatnia porcja chili z cudownymi dodatkami, wspaniałą sałatką, cudownym, dojrzałym guacamole. Najlepszy lunch na ziemi. I to jest chili sin carne z dynią z jabłonami. Powiem Wam, że dzisiaj jest jakieś dziwne powietrze. Jestem tak zmęczona. Idę właśnie na spotkanie z dziewczynami, z Marysią i z Zuzą, które przyjechały z Londynu. Potrzebuję kawy, bo jest zmiana pogody i po prostu jestem, ziewam cały dzień. A przy okazji pokażę Wam śliczne widoczki. To jest ten. Myślimy do królestwa. Sprzątałyśmy na twój przyjazd. O, nie trzeba było. O, już? No tak. Tak jest. Ale jest z vlogerki. Przejmujemy. No więc znalazłyśmy jakiś aparat w naszym hotelu, pokoju hotelowym. Nie? Świetnie się dzisiaj wysławiamy. I przejmujemy tego vloga na chwilę. Jesteśmy w Mediolanie. Jesteśmy w Mediolanie. Tak naprawdę Karna mieszka w Mediolanie, a mnie w Edynburgu cały czas was okłamywała. Więc mamy tego vloga teraz i idziemy sobie na Grass Market. Poszukiwaniu smoothie. Co by nas uratował zdrowotnie. Pamiętajcie, że trzeba się nawadniać. Nie tylko winem, tylko człowiek żyje. Ale o czym ty mówisz w ogóle? My nic nie pijemy. Nie, okay. Chodzi mi... Więc tak, niektórzy tak myślą nawet. Najważniejsze są węglowodany... Węglowodany... Proste, tak? Proste. Czyli owoce i warzywa. Nie krzywe. Nie złożone. Więc tak, ale powiem ci, że bardzo ciężko z tym vlogiem, bo mnie ręka boli. Te vlogera nie jest łatwe. Nie jest łatwe, także brawko dla Karoliny za poświęcenie. Drugi. Tu mam drugi aparat. Tak. Aparat. Pozdrawiamy nasze źródło wiedzy i potasu. Pozdrawiamy nasze źródło wiedzy i potasu. Pozdrawiamy wszystkich naszych znajomych, którzy to wspólnie oglądają. Właśnie chcemy. Jezus, jak jechał pan szybko. Chciałybyśmy wykorzystać tę okazję i podziękować Karolinie za. Zaraz powiem. A tu jest taka kawiarnia z kotkami. Ale nie można pukać w okno. Ale nie, no cudowne. Dobrze, już. Więc chciałyśmy podziękować Karolinie za bycie naszą przewodniczką i towarzystwem. Bardzo pięknie. Nie mam nic do powiedzenia. Zamówiłam sobie, słuchajcie, dziecinną porcję gofrów. I do tego dziecinną porcję mac and cheese, więc wygrałam życie. Naprawdę. A byłyśmy tu. Przyszłyśmy. O, Susan. Byłyśmy. I nas już nie ma. Proszę. Chciałam się Wam pochwalić. Uwaga, kupiłam sobie sukienkę z mango przed chwilą. Taką prześliczną, oczywiście z charity shopu. Jest naprawdę cudna, mam bardzo podobną czerwoną. Za 8,90 i jest po prostu urocza i leży idealnie.
Kochani, smutek wielki, dziewczyny pojechały, a było ekstra, także jeżeli oglądacie, to buziaczki dla was, super było gościć was w Edynburgu. Szkoda, że dzisiaj przez pół dnia był praktycznie sztorm. Natomiast ja wróciłam do domu i obiecałam wam przepis na sałatkę. Pomyślałam, że słuchajcie, zanim zajdzie słońce, pokażę wam mój dressing. Także tahini, to jest bardzo fajna firma. Aczkolwiek lepiej kupujcie w słoiku, bo to jest plastik. Do tego, i daję tak mniej więcej łyżkę tahini. Do tego mam musztardę, właśnie taką ziarnistą. I używam tak łyżeczki. Zazwyczaj mam syrop klonowy, ale może być też cukier kokosowy. Sól do smaku i sok cytryny, ale może być też ocet jabłkowy albo ocet balsamiczny. I całość rozrabiam zazwyczaj z mlekiem roślinnym, ale ostatnio robię pewien trik. Kupowałam, słuchajcie, takie buraki paczkowane, z którymi się już muszę pożegnać, z uwagi właśnie na opakowanie, ale taki fajny patent na niemarnowanie jedzenia. W tych burakach jest dużo soku. Ja ten sok, zamiast go wylać, to ja go po prostu używam do rozwodnienia mojego dressingu, przez to dressing jest taki właśnie różowy i wygląda to bardzo fajnie. No, a ja sobie wykorzystuję elegancko właśnie ten sok. Kolejna sprawa jest taka, że dla mnie w przypadku sałatki ważne jest to, że jest ona sycąca, więc często mam mieszankę różnych ziaren, nie ziaren tylko, no tak, ziaren można powiedzieć. I najczęściej jest to mieszanka ryżu z jakąś kaszą i tu mam akurat komosę, dzięki temu mam pełnowartościowe źródło białka, chociaż komosa jest pełnowartościowym źródłem białka, ale na przykład możecie użyć kaszy jaglanej, albo kaszy pęczak, albo kaszy gryczanej. Do tego pod koniec gotowania dorzucam sobie jeszcze na przykład jarmuż, tak zupełnie jako dowolność, a jeżeli nie mam takiej mieszanki, to fajnie sprawdzą się na przykład grillowane warzywa, ale fajnie jest, dobrze jest, jeżeli właśnie jest taka baza białkowa ze zbóż. Patent numer jeden, zrób sos w misce i dodaj sałatę, dzięki temu będzie mniej zmywania i wykorzystasz każdą kroplę dressingu. Patent numer dwa, najpierw dodaj jarmuż i dobrze go wmasuj, no może nie rękoma, bo to jest burak, ale dobrze go natrzyj tym sosem, żeby zmiękł. Tak to mniej więcej wygląda przed zamieszaniem, także będzie teraz łączenie wszystkiego i na wierzch awo i jakieś ewentualne orzechy. I tak, moi drodzy, prezentuje się efekt końcowy. Dorzuciłam, słuchajcie, do kasz rodzynki, a do całości jeszcze cieciorkę dla dodatkowego białka. No i tutaj mamy cudowne awokado, orzechy włoskie, mielone siemielniane i na awokado zawsze mam też sól, pieprz i chili oraz trochę soku z cytryny. No i dla mnie jest to raj. Dla mnie jest to w ogóle bardzo ciekawe, bo właśnie moja współlokatorka zapytała się mnie, co ja zrobiłam i tak super, zdrowe, fajnie, a ja tego tak nie traktowałam. Nie myślałam sobie, że przygotowuję sobie teraz sałatkę na obiad i będę jadła zieleninę, tylko zawsze starałam się robić sałatki w taki sposób, żeby nie były nudne i żeby mnie ekscytowały tak jak burger. I dopracowałam ten przepis, mam wrażenie, do takiej perfekcji, oczywiście względem moich preferencji smakowych, że nie zamieniłabym to na żaden inny posiłek. Uwielbiam. Tylko ważne jest to, patrzę, czy nie mam w tle jakiegoś bałaganu. Ważne jest, żeby po prostu wybierać rzeczy, które naprawdę lubicie. I dressing to podstawa. I awo. Słuchajcie, wróciłam właśnie do domu. Spotkałam się na pół godziny z moją koleżanką Anią. I przyjechałam, bo jest zimno. Miałam iść jeszcze z inną znajomą na spacer, ale jest tak zimno i wieje i czuję się po prostu strasznie. Jestem niewyspana. Chyba mnie przewiało. Chcę się położyć, obejrzeć film. I dostałam od dziewczyn kulkę mocy i chyba sobie z niej zrobię jakiś dobry deser. Najlepsza przekąska do serialu, czyli orzeszki z sosem sojowym, syropem klonowym i curry. Wychodzę właśnie na spotkanie z moją obserwatorką, słuchajcie. W tle jest niepościelone łóżko, ale to specjalnie, bo chcę trochę przewietrzyć je. Natomiast dzisiaj płaszcz, pod spodem sukienka z golfem. Czuję się trochę przeziębiona, ale wychodzę i słuchajcie, buty do biegania, bo idę pieszo, także 45 minut spaceru. Jej! Miało być okropnie, miał być sztorm, miała być wichura, tak było w nocy. Słońca i żeby tylko mi teraz nie wypadł aparat z ręki, idę do huli. Bardzo się cieszę. Boże, ściwe dworze. Mogę cię nagrać? Możesz. Cześć wszystkim, jesteśmy na pięknej Victoria Street w Edynburgu.
Ja po prostu jutro wyjeżdżam i będę płakać. Ale jesteśmy w huli, jest wspaniale. Jest ciepło. Słońce, tak, miało padać. Tak. Powiem wam, że jestem dzisiaj prawdziwym wirtuozem w kuchni i nie mogę się aż napatrzeć i nadziwić. Wyobraźcie sobie, że zrobiłam taki deser a la banoffee. Tu mamy rozgniecioną kulkę mocy, potem mamy warstwę masła orzechowego, potem mamy rozgniecionego banana, tu chyba masło, banan. Tu mam aquafabę z miksowaną z cukrem, a tu aquafabę z cukrem i toną czekolady jako polewa. Trochę mi się to rozwarstwiło, ale myślę, że to będzie boski deser. Ostatnio mówiłam o kotletach, więc słuchajcie, zrobiłam sobie kotlety z rozgniecionej ciecierzycy, startej marchewki, odrobinę płatków owsianych, do tego pietruszka, dużo przypraw, sos sojowy, pieprz i chyba tyle, czosnek i tutaj mam ziemniaczki, tylko że bataty, słodkie ziemniaczki jako dodatek i jeszcze przewrócę sobie te kotlety na drugą stronę i podpiekę, w tym czasie dokończę to, co robię i będę miała ekstra obiad niedzielny. Muszę przyznać, że jestem z siebie maksymalnie dumna. Zrobiłam wymarzony polski obiad. Mam nadzieję, że będzie smakował, także dam wam znać. Totalna improwizacja. I jeszcze sobie zrobiłam nawet domowy ketchup z przecieru. Samozachwyt, część druga. Zrobić wymagający, bardziej skomplikowany niż sałatka obiad to jedno. Ale sprawić, że jest tak pyszny, to drugie. Słuchajcie, po prostu zakochałam się. I zasada numer jeden, nie bójcie się przypraw. Musi być dużo czosnku, dużo pieprzu, dużo przypraw, sporo soli, żeby to było pyszne i świeże, świeże zioła. Ja jestem po prostu w raju. Dorzuciłam sobie trzeciego kotleta i miska jest pusta. Co zrobiła Karolina? Wyszła na miasto i zapomniała karty pamięci. Nie dość, że wzięłam aparat, przez co nie zmieściło mi się do torby praktycznie nic, to nie wzięłam karty. W każdym razie chciałabym zakończyć ten vlog. Jest godzina 22:30, a ja zamiast kulturalnie się wykąpać i iść spać, ponieważ jutro idę do szkoły, to postanowiłam pracować. I nie komentuję tych loków naturalnych. Pada deszcz, więc moje loki cały czas zaczynają nowe życie. Dziękuję wam z całego serca za to, że obejrzeliście kolejny film. Mam nadzieję, że był on dla was ciekawy, że dostaliście parę inspiracji z uwagi na to, że podzieliłam się moimi ukochanymi przepisami na śniadanie i na sałatkę. Ja powiem wam, że jestem naprawdę dumna z mojego dzisiejszego obiadu, także zachęcam was do improwizowania, jeśli chodzi o kotlety, bo ja myślałam, że to jest absolutna abstrakcja, a sądzę, że jest to całkiem prosta sprawa, żeby takie kotlety, przepyszne kotlety, wyprodukować. Już widzę, że mi mruga bateria, także pozdrawiam was z całego serca, widzimy się za tydzień w kolejnym filmie, mam taki ekstra pomysł na motyw przewodni, że mam nadzieję, że będziecie ze mną w przyszłym tygodniu. Także do zobaczenia, dobranoc i dziękuję jeszcze raz. Pa!